Wiktoria w rolnik szuka żony, chciałaby znaleźć miłość, jaki byłby jej ideał? Rolniczka nie ukrywa, że jednym z warunków jest przeprowadzenie się do niej na gospodarstwo. Wiktorię Żmudę-Trzebiatowską widzowie Rolnik Szuka Żony rozpoznali już w zwiastunie. Dwadzieścia-trzylatka robi karierę w sieci, dzieląc się rolniczym kontentem. W przeszłości marzyłaby być aktorką, jednak dziś nie wyobraża sobie życia poza wsią i rezygnacji ze swojej rolniczej pasji i działalności. Chociaż jest jeszcze młoda, to pokłada ogromne nadzieje w tym, że to właśnie w Rolnik Szuka Żony odnajdzie miłość swojego życia. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska w Rolnik Szuka Żony, za nami zerowy odcinek 11 edycji Rolnik Szuka Żony, w którym poznaliśmy rolników i rolniczki, którzy zdecydowali się poszukać miłości w programie. To pierwszy raz w historii, kiedy w odcinku znalazły się aż trzy kobiety. Okazuje się, że wśród nich do Rolnik Szuka Żony zgłosiła się influencerka. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska jest 23-letnią Pomorzanką. Wiktoria z Rolnik Szuka Żony ukończyła rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na co dzień mieszka z rodzicami i zajmuje się pracą na 25-hektarowym gospodarstwie. Zajmuje się chowem trzody chlewnej, a także pracuje na polach pszenicy. Dlaczego zdecydowała się wziąć udział w Rolnik Szuka Żony? Z zerowego odcinka Rolnik Szuka Żony dowiadujemy się także, że 23-letnia Wiktoria mogłaby mieć maksymalnie 2 lata młodszego partnera, a ta górna granica kończy się przy 30-stce. Wiktoria chciałaby także, by jej przyszły partner przeprowadził się do niej na gospodarstwo.